Naszym gościem jest trener Legii Białystok Adrian Siemieniec, ale zanim trener podsumuje spotkanie, chcieliśmy tutaj wspólnie podziękować wszystkim kibicom, którzy dzisiaj tak wspaniale niesie nasz zespół do zwycięstwa z Legią Warszawa. Było nas dzisiaj 17 892 osoby. Raz jeszcze serdecznie dziękujemy. Trenerze, poproszę o podsumowanie spotkania. Dobry wieczór. Na pewno duże gratulacje dla drużyny za to zwycięstwo. Powiedzieliśmy sobie, że wszystko jest możliwe i to było dzisiaj czuć. Duże podziękowania dla kibiców, bo fantastycznie wspierali nas przez cały mecz. I chyba tyle bym powiedział, bo dzisiaj jest, uważam, taki moment, w którym jest czas przede wszystkim na to, żeby się pocieszyć i bardziej emocjonalnie podejść do takiego meczu, bo chyba wszyscy w Białymstoku na to było czekać. Dziękuję. Dziękujemy bardzo i zapraszam do zadawania pytań. Grzegorz. Dobry wieczór, Grzegorz Pilat, Polskie Radio Białystok. Panie trenerze, co pana zdaniem zdecydowało o dzisiejszym sukcesie? Co wypaliło, a gdzie pan jeszcze widzi pewne, może jakieś niedociągnięcia? No ciężko jednym zdaniem opowiedzieć. Wiele rzeczy zdecydowało, że dzisiaj wygraliśmy. Można by tutaj teraz snuć wielkie teorie i pokazywać, co nie zrobiliśmy, jak tego nie zrobiliśmy. Nie chciałbym dzisiaj w tą stronę iść, po prostu chcemy się pocieszyć i bardzo się cieszymy z tego, że wygraliśmy taki mecz, bo to jest wielka sprawa wygrać z Legią u siebie, z tak grającą Legią w takiej formie. Mówiłem o tym przed meczem i potwierdzam to po prostu, także tyle. Dziękuję. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? Paweł Majewski, Polskie Radio 24.pl. Panie trenerze, gratulacje jeszcze raz. To chyba jest taki mecz, na który wiele osób w Białymstoku czekało. Chciałem najpierw zapytać o motywację w drużynie przed meczem. Czy w ogóle trzeba było piłkarzy motywować? No bo kibice to tym meczem już żyli chyba od kilku tygodni, nastawiali się na to spotkanie. Na pewno siłę mentalną drużyny nie buduje się w jeden tydzień i to nie jest tak, że my zaczynamy o pewnych rzeczach mówić dopiero wtedy, kiedy się zbliżamy z Legią. I okej, dzisiaj naprawdę mentalnie byliśmy dobrze przygotowani do tego meczu, ale to nie był jedyny mecz, do którego byliśmy tak przygotowani już w tym sezonie. Dlatego to jest proces, pracujemy na co dzień nad tym, żeby być zmotywowany w taki sposób na każdego rywala. Dlatego też się cieszę, że jesteśmy w stanie to utrzymać, ale no długa droga przed nami, żeby być tym konsekwentnym, bo no to nie jest łatwo na taki poziom motywacji się wspinać co tydzień, bo jest to duże obciążenie i fizyczne, i psychiczne, ale na pewno no chcemy iść dalej do przodu i się dalej rozwijać. No właśnie, przed sezonem wiele osób mówiło, że Jagiellonia to będzie bardziej zespół, który przede wszystkim będzie chciał uniknąć tej walki o utrzymanie, tak jak w tamtym sezonie, ale teraz chyba widać, można powiedzieć, że i wy, tak samo jak Śląsk Wrocław, stajecie się takim czarnym koniem ligi. I w związku z tym mam pytanie, czy już sobie stawiacie jakieś wyższe cele, czy po prostu na razie, tak jak mówiliście przed sezonem, że na początku spokojne utrzymanie, a potem się zobaczy. Nie przypominam sobie, żebyśmy w taki sposób prowadzili narrację. Na pewno mówiliśmy, że chcemy wygrać każdy kolejny mecz i chcemy ugruntować swoją pozycję w Ekstraklasie. To było dla nas istotne. Nie stawiamy sobie żadnych górnolotnych tutaj celów na tym etapie. Będziemy myśleć o tym, żeby wygrać w Krakowie i potem będziemy się skupiać po przerwie na kadrę, na kolejnym meczu. Tak no to patrzymy po prostu i no mówię, potrzeba nam cierpliwości, potrzeba nam konsekwencji, ale wszystko trzeba użyć i lubić na 100%. I jeżeli trenujemy i przygotowujemy się na 100%, to dzisiaj po takim meczu jest też czas na to, żeby się na 100% cieszyć. Dobry wieczór, trenerze. Denis Dawidziuk, Jagiellonia.net. Dobry wieczór. Gratuluję zwycięstwa. Dziękuję bardzo. Pierwsza wygrana od 6 lat w Białymstoku z Legią. 11 mecz bez porażki, więc gdzieś tam powiedzieliśmy sobie w redakcji, że jeżeli nie przegramy 10 meczów, to powiemy, że zaczyna się twierdza. Pierwsze pytanie. Jeśli chodzi o Aureliana Kujambę,
Z czego wynika to, że dostaje tak mało minut i jeszcze nie wypracował miejsca w pierwszej jedenastce, bo jakościowo wiem, że to jest dobry zawodnik. No, moment, w którym do nas przyszedł Ori, no, to przede wszystkim też duża rywalizacja, którą ma w środku pola i też na no, dzisiaj podejmuje takie decyzje, ale Ori pracuje dobrze, pracuje uczciwie, wygląda coraz lepiej i jest dla nas ważnym zawodnikiem. Przyjdzie i czas na niego, że będziemy korzystać z jego usług i będzie nam potrzebny. Także, no mówię, potrzeba nam tu cierpliwości. Ja też mogę wystawić tylko 11 i zrobić 5 zmian i takie decyzje podejmuję. I no, powiedziałem dzisiaj drużynie przed, na odprawie przedmeczowej, że no, na dzisiaj największym bólem moim jako trenera jest to, że mogę wystawić tylko ich 11 na taki mecz. No ale tak jest, no, muszę jakieś decyzje podejmować i wiem, że zawsze będą zawodnicy, którzy będą rozczarowani tym, że grają mniej, ale ja w Oriego też wierzę i wiem, że jeszcze nie jeden raz na to może. Nie zagłębiając się może specjalnie w tą kwestię, ale wielu kibiców zadaje sobie to pytanie. Z czego wynika i gdzie identyfikuje trener problem w tym aspekcie tego, że w tych drugich połowach poza meczem ze Śląskiem Wrocław zdarza nam się tak mocno defensywnie grać? Czy to jest problem mentalny, fizyczny, czy... Mówimy ogólnie, czy o tym meczu teraz? No, może być o tym, tak. No nie wiem, jak na to odpowiedzieć. No, prowadziliśmy 2-0 po bardzo intensywnej pierwszej połowie z drużyną, która do tej pory nie przegrała meczu w lidze. Jest rewelacją do tej pory rozgrywek, robi furorę w lidze konferencji, wygrała z najbogatszą drużyną w lidze konferencji na swoim stadionie z drużyną, która w następnej kolejce w Premier League grała rewelację Premier League 6-1, więc no... No tak, no cofnęliśmy się w drugiej połowie i broniliśmy rezultatu, bo to jest Legia i to jest to bardzo dobra drużyna i zepchnęła nas do defensywy i budując scenariusz takiego spotkania trzeba być świadomym, że no nie jesteśmy się w stanie 90 minut grać, zmusić Legii do biegania za piłką, to jest świetny zespół, więc no po prostu taki był scenariusz i chwała chłopakom za to, że wybroniliśmy to, byliśmy dobrze zorganizowani, też bardzo zdeterminowani i cała drużyna zapracowała na to, żeby wygrać to spotkanie. I ostatnie pytanie już o przyszłość, bo nie wiem, czy będzie okazja na konferencji w Białymstoku. Szykuje się Tour de Pologne dla Jagiellonii i jej kibiców, bo wyjazd do Szczecina, ale do Poznania, do Rzeszowa i to wszystko będzie rozgrywane jeszcze do Krakowa i to wszystko będzie rozgrywane w dość małym zakresie czasu. I jak się na to szykujecie? Czy na przykład ze Szczecina do Rzeszowa będzie lecieć samolot? No zobaczymy, no będziemy na małe z prezesa, może nam pozwoli. Nie? Spokojnie, no poradzimy sobie, no nie mamy wpływu na terminarz, no nie mamy wpływu na losowanie Pucharu Polski i na to, jak się to ułożyło. No bierzemy to na klatę i będziemy sobie radzić i my nie narzekamy, znajdziemy rozwiązanie, żeby się przygotować do tych spotkań i zobaczymy z jakim skutkiem, to już porozmawiamy potem, ale tak jest i tyle. Nie zastanawiamy się dlaczego, tylko szukamy rozwiązań. Naszymi gośćmi są przedstawiciel warszawskiej Legii, trener Kostar Dujajić, a także rzecznik prasowy Bartosz Zasłowski. Dzień dobry i trenerze, poproszę o podsumowanie spotkania. Dobry wieczór wszystkim. First and foremost, congratulations to Jagiellonia. Po pierwsze, gratulacje dla zespołu Jagiellonii. We didn't lose for a long time. It's our first defeat in Ekstraklasa in this season. So we have to accept this. We are not happy about, but yeah, we lost this game in the first half because of easy conceding goals. Nie przegraliśmy od dawna. W tym sezonie w rozgrywkach Pekoban polskiej Ekstraklasy to nasza pierwsza porażka. Cóż, musimy żyć z tą sytuacją, choć oczywiście nie jestem z tego szczęśliwy. No, o wyniku zadecydowała pierwsza połowa, kiedy straciliśmy dwie łatwe bramki. Nie, for me it's quite easy. We lost the game. We invested a lot. I think, especially in the second half, we played until the end. We tried to score this goal, but Jagiellonia defended pretty well, with a high level of discipline and with intensity. So we were not able today to strike. This is what I'm angry about. And yeah, that's why
it's a deserved win for Jagiellonia at the end? Zainwestowaliśmy wiele w to spotkanie, szczególnie w drugiej połowie. Widzieliście Państwo, że graliśmy do końca, próbowaliśmy zdobyć bramkę, ale drużyna Jagiellonii bardzo dobrze broniła, była bardzo, bardzo zwarta. No a my nie mieliśmy tej umiejętności, żeby dzisiaj otworzyć wynik, no, z czego jestem zły. Podsumowując, jest to na pewno zasłużone zwycięstwo zespołu gospodarzy.